Ewangelia według Jana, rozdział 21. Potem ponownie ukazał się Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, i Natanael, który był z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział im: idę łowić ryby. Mówią mu: pójdziemy z tobą. Wyszli i zaraz wstąpili do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Gdy było już wcześnie rano, stanął Jezus na brzegu. Nie wiedzieli jednak uczniowie, że to jest Jezus. Jezus więc powiedział im: dzieci, nie macie czegokolwiek do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. Powiedział im: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli już dalej jej ciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Ten uczeń, którego miłował Jezus, powiedział Piotrowi: to jest Pan. Szymon Piotr, słysząc, że to jest Pan, przyodział się, bo był nagi, i rzucił się w morze. Natomiast inni uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, około 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. Gdy więc wyszli na ląd, ujrzeli leżące rozżarzone węgle, ułożoną na nich rybę i chleb. Jezus powiedział im: przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Szymon Piotr wstąpił więc i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, a mimo tego, że było ich tyle, sieć się nie podarła. Jezus powiedział im: chodźcie i zjedzcie śniadanie. Nikt z uczniów nie śmiał go pytać: kim ty jesteś? Wiedząc, że to jest Pan. Przyszedł więc Jezus, wziął chleb i dał im podobnie rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Gdy więc spożyli śniadanie, powiedział Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie więcej niż ci? Powiedział mu: tak jest, Panie. Ty wiesz, że ciebie kocham. Powiedział mu: paś moje jagnięta. Powiedział mu ponownie po raz drugi: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Powiedział mu: tak jest, Panie. Ty wiesz, że ciebie kocham. Powiedział mu: strzeż moje owieczki. Rzekł mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jonasza, kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu za trzecim razem powiedział: czy mnie kochasz? Odpowiedział mu: Panie, ty wiesz wszystko, ty wiesz, że cię kocham. Jezus powiedział mu: paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się opasywałeś i chodziłeś, gdzie chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział mu, dając znać, przez jaką śmierć uwielbi Boga. Następnie powiedział mu: pójdź za mną. Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za nim tego umiłowanego przez Jezusa ucznia, który spoczął przy wieczerzy na jego piersi i zapytał: Panie, kto jest tym, który ciebie wydaje? Gdy ujrzał go Piotr, powiedział Jezusowi: Panie, a ten co? Jezus powiedział mu: jeśli chcę, żeby on pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty idź za mną. Rozeszła się ta wieść między braćmi, że ten uczeń nie umrze. Jezus jednak nie powiedział mu, że nie umrze, ale jeśli chcę, żeby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?
To jest ten uczeń, który świadczy o tym i to napisał. Wiemy, że prawdziwe jest jego świadectwo. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które czynił Jezus. Gdyby miały one zostać spisane jedna po drugiej, to przypuszczam, że świat nie zaakceptowałby ksiąg, które byłyby napisane.